Widzowie niedzielnego wydania Pytanie na śniadanie po raz ostatni mogli zobaczyć na wizji Aleksandrę Grysz, która m. inaczej, współprowadzi cykl show biznesowy Czerwony Dywan. Ostatnie pojawienie się dziennikarki na antenie nie obyło się bez łez. Zobaczcie. Spis treści: Aleksandra Grysz jest w ciąży. Kiedy Aleksandra Grysz wróci do Pąś, Aleksandra Grysz jest w ciąży. Aleksandra Grysz już niebawem powita na świecie synka Tymoteusza, który jest owocem miłości dziennikarki i Tomasza Tylickiego, współprowadzącego Pytanie na śniadanie. Niedzielny program był ostatnim przed dłuższą przerwą, w którym Aleksandra Grysz przedstawiła newsy ze świata show biznesu. To był mój ostatni program przed zmianą, przed moją transformacją i życiową metamorfozą. I tak jak dla naszych widzów, Pytanie na śniadanie to jest coś więcej niż program, tak dla nas jest to coś więcej niż praca. Jestem bardzo wzruszona dzisiaj. Dziękuję Państwu i mam nadzieję, że się zobaczymy niedługo, wyznała poruszona Aleksandra Grysz. Kiedy Aleksandra Grysz wróci do Pąś, widząc napływające do oczu Aleksandry Grysz łzy wzruszenia, prowadzący Claudia Carlos i Robert L. Gendy od razu zakomunikowali. Nie płacz, przecież ty wracasz zaraz, tuż po zakończeniu emisji niedzielnego odcinka, Pytanie na śniadanie, Aleksandra Grysz przyznała, że pożegnanie z widzami było niezwykle trudne. Naprawdę nie sądziłam, że ten dzień będzie dla mnie aż tak emocjonujący. Tymczasem pierwszy raz w życiu popłakałam się na antenie i chyba nie miały z tym nic wspólnego ciążowe hormony. Smutek i tęsknota, że znikam na moment z anteny to jedno. Drugie, i najważniejsze, że wrócę jako zupełnie inna osoba. Razem z narodzinami synka, urodzi się nowa Ola i to w tym wszystkim porusza mnie najbardziej. Nie mówię do widzenia, tylko do zobaczenia, wierzę, że niedługo oznajmiła przyszła mama.